Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kino. Sorry. Dzisiaj będzie o moim niedzielnym hobby, nowym niedzielnym hobby od pewnego czasu. Czyli o sporcie, tak, o sporcie. Ci, którzy byli w zeszłym tygodniu na live, coś już na ten temat słyszeli. Ci, którzy nie zapoznali się z tematem. Wybaczcie moje ten, ale właśnie przyszłam z obiadu od cioci i że jest zimno, to dość szybko szłam. No, mniejsza o to. Słuchajcie, ja, jak właśnie część z was wie, co niedzielę jestem zapraszana do mojego chrzestnego, jego żony na obiad. Co dwa tygodnie jest to również mój wujek, jak moja siostra ci też ma wolne, to z mężem przyjeżdża. Jest oczywiście jeszcze mój brat cioteczny. No. I tam jest taka zasada, że praktycznie jak jesteśmy na niedzielnym obiedzie, to w tle leci sport, bo były próby oglądania filmów, natomiast mój chrzestny zawsze ściąga takie filmy, że no może pozostawię bez komentarza, że co 15 minut trzeba było film zmieniać, więc oglądamy sport. I zaczęło się od Formuły 1, co mi się nigdy nie podobało. Nie podobały mi się faceci, którzy, tak, akurat moje koty stwierdziły, że będą mieć chrupki, no nieważne. No, stwierdzili, że kurwa, nie, wróć. Mnie się faceci w Formule 1 nigdy nie podobali, dlatego że nie kręci mnie, jak panowie jeżdżą sobie, nawet jeżeli jeżdżą szybko, ale jeżdżą jednak po torze, w kółko, więc nudy. Ha! Wcale nie do końca, drogie panie, które to oglądacie. Zakochałam się w jednym momencie. Oglądałam sobie... Startowali, prawda? Startowali. I był pierwszy zakręt. I czterech w siebie przypierdoliło. Och, Boże, jaka była moja radość. Jaka była moja radość, że oni w siebie przypieprzyli. Mówię, no w końcu coś się tam dzieje, nie? I wtedy po raz pierwszy wykazałem jakiekolwiek zainteresowanie Formułą 1. Formułą 1. Także ja, jeżeli jest akurat Formuła 1, to zawsze oglądam pierwszy zakręt, bo to mnie najbardziej interesuje. I tylko szczerze powiem, że liczę na to, że któryś w którego pierdolnie, no? I co mu z bolida zostanie. To mnie zawsze bardzo, bardzo cieszy. Dalej, teraz są sporty zimowe. I powiem wam szczerze, że zaczynam się coraz bardziej w tym orientować. Oglądaliśmy dwa tygodnie z rzędu slalom gigant, czy tam slalom ogólnie, no slalom taki z górki. Bardzo szybko jeżdżą. O, mój stary przyszedł. Dobra, słuchajcie, jestem już z powrotem. Miałam to nagrać od początku, ale mi się nie chce. To jest w końcu vlog z dupy, nie? Mój ojciec ostatnio bardzo często przyłazi, kiedy nagrywam. Ja nie wiem, on ma kurwa jakiś radar co do tego. Mniejsza o to. No, i ja sobie oglądam tą Formułę 1 i właśnie jak tam panowie się pum, no to mnie to cieszy. No i ostatnio się zaczęły sporty zimowe i właśnie doszłam do tego dzisiaj, jak jeżdżą, aha, byłam na slalomie, no i jeżdżą ten slalom i w końcu doszłam do tego, co znaczy taki domek na początku tam, jak są z cyferkami, jak dalej się te cyferki wyświetlają. Bo kiedyś dla mnie było za dużo cyferek na ekranie. Teraz już do tego doszłam, już wiem, kto strzela, znam Bierdalena, znam Faka. Tam po prostu parę nazwisk jeszcze panów, którzy biegają w biatlonie i strzelają, znam. Wiem, że nasza Krysia Palka biega, w ogóle nie wiem dlaczego imię Krysia... Kurwa, vlog z dupy. Imię Krysia zawsze mnie bawi, jak ktoś do kogoś mówi Krysia, to mnie bawi i... Jeżeli mnie ogląda w tym momencie jakaś Krysia, to pozdrawiam cię serdecznie. Kurwa, ledwo odpojąłem kompa już. Ptium. No. Ale właśnie imię Krysia mnie zawsze bawiło, no. I że Palka, i że ta nasza dzisiaj zdobyła ten brąz. I biega ta, nie Biergen, tylko Berger. Słuchajcie, Berger, która zdobyła dzisiaj srebro, jest tak po prostu przebrzydka z mordy, że jak ją widziałam na mecie, to miałam ochotę jej po prostu krzyknąć: załóż sobie tą czapkę na ryja, bo nie mogę na to patrzeć. Ja nie wiem, ona jest naprawdę skrzywdzona przez los tą twarzą, naprawdę. To tak, to zdecydowanie. Że wiecie, troszkę się już orientuję. W skokach też już coś tam wiem. Także jestem ze sportem do przodu. Ale słuchajcie, najlepiej było, jak oglądaliśmy walkę w zeszłym tygodniu, bo jeden wujek nie obejrzał, walkę Molo ze Szpilką. Szpilka mu chyba, tak? A ten Amerykanin z Molo. Kropa Talib coś tu wynalazła. No, w każdym razie,
Ja ogólnie, jak mogliście zauważyć, potem zrobiłam o panach w formule. Tak jak i właśnie na slalomach, tylko czekam, aż się któryś wypierdoli tam w bandę poleci. Wiecie, się chyba z trzech wypierdoliło. Jak pani jechała w zeszłym tygodniu, to jedna tak ślicznie w barierkę pierdolała, by się narta wypiła. To było piękne, to było piękne. I tak samo jak z Kaszą, tylko czekam, aż się wypierdolił któryś jeden z drugim. Czekam na tą krew, na flaki, na latające głowy. No po prostu to jest to, czego ja oczekuję od sportu. Naprawdę, true story. No, i oglądamy tą walkę bokserską i mi się walki bokserskie zawsze kojarzyły z nudą. Że to długo trwa jedna runda, że oni się tam tylko klepią i tak dalej. To jest dla mnie przede wszystkim sport dla geja, bo oni się tam non-stop, kurwa, przytulają. I trzeci gej zazdrosny sędzia ich rozdziela, nie? No to wiadomo. No i oglądamy tą walkę. A jako, że to nie było na żywo, tylko właśnie wujek miał nagrane, to już na wyjściu słyszałam, no w szóstej rundzie będzie leżał molo. Mówię, no kurwa, dzięki za spoiler. Dzięki za spoiler. Ale nie, no oglądamy. Mówię, nie no dobra, nasz wygra. Wiem, że tylko 6 rund. Nie wiedziałam, ile trwa runda, ale mówię 6 rund. No kurwa, może trochę być, a może trochę nie być. No zobaczymy, nie? Ale ja już na wejściu wiedziałam, że nasz wygra, bo ja ogólnie rozpoznaję po strojach, kto wygra. Nie wiem, czy już to słyszeliście, czy nie. Jeżeli na przykład wchodzi drużyna piłkarska na boisko, wchodzą dwie drużyny piłkarskie, nie? I to zawsze było tak, że ja na przykład mówię, o, ci wygrałem, bo mają ładniejsze stroje. I co? I pytam się tydzień później, kto wygrał, bo nie oglądam tego meczu. I ci, którzy mieli ładniejsze stroje, wygrali. I słuchajcie, i tak jest, naprawdę. Coś też jeszcze oglądaliśmy, co też powiedziałam, że właśnie, a ci, bo siatkówka też była. A ci, bo mają ładniejsze stroje. Nie znam się na tym w chuj, nie? Ci mi się bardziej podobają. I co? I kurwa, ci wygrali. Albo widzę gościa w takich zajebistych, oczojebnych, żółtych bucikach na boisku, nie? Wy kurwa, ten ma fajne buty, pewnie strzeli bramę, nie? I chwilę później co robi? I ostrzela bramę. No słuchajcie, ja się muszę dowiadywać, kto w jakich strojach będzie grał i kurwa obstawać, bo ja będę mieć po prostu taką kasiurę, taką już w dupie z hajsem z YouTube'a, kurwa, taką kasiurę będę mieć na zakładach, bo ja wszystko wiem. Jestem jak wróżbita Maciej, tylko że lepsza i od sportu. Także good luck. No, ale słuchajcie, no i oglądamy tę walkę bokserską, nie? No i oglądamy, i się tam napierdalają się, tam się macają. W ogóle ten molo, kurwa, o pół głowy niższy od naszego. Nasz bitny, kurwa, garba chyba załapał, jak go tam musiał napierdalać, no po prostu lipa, nie? Ale ładno mu tam sadził się, po prostu, tylko patrzyłam, jak wchodzi w tego pierdzielonego Amerykańca i tak mówię, ha, dobrze ci tak. I co się śmiało? I tamten się śmiał, że on nigdy na deskach nie leżał, a nasz leżał, nie? Naszego w ogóle dwa razy dwa razy go liczyli. No i liczą dwa razy tego ciula i co? W ogóle nie wiem, z jakiej kurwa paki naszego liczyli, jak nasz se po prostu usiadł, żeby miał do tamtego bliżej, żeby go bić, bo go plecy bolało od schylania się. To nie to, mu kurwa liczą. I to nawet raz to nie zauważyłam, że mu liczyli, ale za drugim razem to zauważyłam. I on se po prostu siadł, bo już go plecy bolały, bo się do tamtego non stop kurwa schylać musiał, bo to takie małe, jeszcze takie małe raz naszego wielca walnęło, no to w ogóle już mu kurwa głowę tam odgryzła, nie? Mniejsza, leją się tam, leją, no i czekam na te flaki, na te odpadające głowy i co? Jest, rozwalił mu łuk brwiowy, leją się i co? I przerwa, kurwa, medyk musi mu tam zobaczyć, czy mu czasem coś, kurwa, nie wiem, co mu tam robią, nie? Dobra, no to wznowi walkę, no i czekam znowu, weź go tam, lej go po tej mordzie. W ogóle okazało się, że rundy są strasznie krótkie, ja się tu wczułam, a ci już, kurwa, na czwartej rundzie, no, wiem, że będzie 6, no to dobra, nie? Talib, co ty mi tu kurwa wpierdalasz, musztardę liżę, no nie mam pytań. No. I co, no i walczą, i drugi mu rozwali, mówię. I co, i znowu kurwa przerwa, bo medyk. Najlepszy mój wiek w pewnym momencie komentarz. Kurwa, ile on ma tej krwi, nie? To się zaczęliśmy śmiać, że mu na tym, jak jest przerwa, to mu przetaczają, nie? Bo non stop mu krew napierdalała. Jeszcze naszego biednego, nie dość, że wyższego od niego, od głowy się musi schylać, to jeszcze go krwią gdzieś tam po barach pobrudził, bo się kurwa przytulać gejuszkowi zachciało, nie? No mówię, po prostu, no już mnie rage chytał, nie? Mówię, przestań kurwa brudzić naszego typa, bo ci pierdolne samo, nie? I tylko jak zobaczyłem, jak ten nasz go tak wali w mordę i on jak długi pada na tej arenie? Arenie co? Na czym oni walczą? Arena, nie? Boks na arenę. Chyba tak. Czy no? Na czym walczą? Jak na to pierdolną darnikiem Milusio zrobię, wie? Także widzicie, we mnie sport budzi po prostu dziką żądzę krwi, latających głów.
nie wiem, śmierci, czegokolwiek. Ja wiem, że to jest prawdziwe życie, które się różni od gier, ale widzicie, ja w grach kogoś zabijam i jestem to w stanie przyjąć na spokojnie, a w grze to po prostu, jak to jest w sporcie, to już w ogóle tylko zabij, zabij, umrzyj, umrzyj. Także słuchajcie, ja się zakochałam w boksie, tylko takim do 6 rund, nie? Bo później to by mnie raczej by mnie znudził, jeszcze jakby z nas nie walczył. Chociaż mogliby walczyć bardziej przystojni faceci, to po pierwsze. Po drugie, na przyszłość taka tutaj prośba do panów, którzy ustawiają nasze walki, żeby kurwa gościu, który ma 2 metry, nie musiał walczyć z karzełkiem, bo naprawdę se chłopak kręgosłup uszkodzi i później nie będzie mógł walczyć, tak? Bo się kurwa schyla do karzełka, a se spróbuje usiąść, to go liczą od razu. Jakby se usiąść na chwilę na dupci nie mógł. Naprawdę szczyt chamstwa i drobnomieszczaństwa. I w ogóle się przytulają non stop. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co te chłopy mają. Zauważcie, że nie wiem, skaczą skoczkowie, nie? No i ten jest trener, co se macha tą flagą. I jak daj Boże skoczek daleko doskoczy, to się z jakimś zaraz tuli na tych trybunach i tuli, no w ślinę by se mogli polecieć. No to samo jest po prostu, jak nie wiem, jak biatloniści biegają, już tam jakiś siedzi na trybunach, który 500 lat temu też coś tam robił, nie? I z jakimś tam jeszcze jednym se stoi, nie? I nagle ktoś wygra i jo, i w ślinę, i tulimy, tulimy, no. Kurwa. Ja mam takie pytanie, czy sporty są dla gejów tylko? Czy zwykły heteroseksualny mężczyzna lub heteroseksualna kobieta nie może już patrzeć, jak się chłopak z babą przytula? Nie, tylko non stop się facety przytulają w tych sportach, no co to ma być? Ostatnio oglądaliśmy te baby, nie? I te baby biegną, i biegną, i biegną, i któraś tam wygrała, nie? I co? I nagle co? I faceci się tulą na trybunach! No kurwa, no przecież laska wygrała! Do laski się tul, a nie z drugim chłopem, no... Ja nic nie mam do gejów, ja naprawdę nic nie mam do gejów, ale... No kurwa, to jest... lipa! To jest lipa, nie? Naprawdę w tym sporcie to wam powiem, że jest lipa i tego nie ogarniam. To jest takie troszkę średnie, nie? Że tam jednak ani jednego heteryka nie ma, żeby się tam z jakąś babą poprzytulać, tylko non stop się po prostu tam panowie macają ptasiorami, no to po prostu lekka lipa, no ale cóż, no na to się nic nie poradzi. Natomiast słuchajcie, kto nie oglądał, chyba biathlon był, czy biegi były? Coś było w zeszłym tygodniu, że dwóch gości podbiegało do mety i jeden stwierdził, że on się wypierdoli, tak będzie szybciej, w sensie, że się rzucił, nie? I się tak rzucił i wyrżnął o tą glebę i tamten i tak był pierwszy, to mi się tylko śmiać z tego chciało. Po prostu chora żądza rywalizacji, niektórym siada na mózg. Ale i tak jak mówię, ta Berger mogłaby równie dobrze biegać z mężczyznami, z taką twarzą. Także uważajcie, co oglądacie, bo jeżeli strzelają biatlonistki, to jak widzicie, że jest Berger, to odwróćcie wzrok, bo może wam się obiadek cofnąć lub coś w tym stylu. Dobra, miesiączki, to tyle, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie sportem. Myślę, że widzieliście, że ja się bardzo, bardzo tym ekscytuję, bo to mnie naprawdę bardzo, bardzo ostatnio, wiecie. To jest moje takie zainteresowanie niedzielne, że właśnie zawsze przy obiedzie jakiś tam sport leci i się w końcu orientuję w sporcie, jestem w stanie z kimś innym o sporcie porozmawiać. Także pójdę do wujka za tydzień i się zapytam, jak tam skoki, chociaż nasi się oczywiście, słuchajcie, jak i jaja, bo nasi się na te drużynowe nie załapali, nie? No i się śmiejemy, że tam jeden był w 30, no to wezmą od nas tego jednego i będzie skakał 4 razy, nie? Jest szansa, że w przyszłym roku się na przykład dwóch załapie, to będzie dwóch skakać po 2 razy, po drużynowo. No niestety, no te nasze chłopaki są średnie, natomiast żyła jest zajebiste. No. A w ogóle dzisiejszy biatlon, słuchajcie, jak to wyglądał dzisiejszy biatlon? Nie wiem, czy zauważyliście, ale już na wstępie jakiś Rusek drugiego Ruska skosił. Co już myślałam, że pierdolne ze śmiechu. Po czym nagle, kurwa, 4 wylądowało w rowie. Wiecie, jaka tam musiała być w sobotę impreza? Wiecie, jak oni w tych Czechach musieli pochlać? Tam to się dzieje. Kurwa, chyba sobie pojadę na taki ten. I się śmieją, że trzeba być jakiś na sok pojechać i tylko te grzane browary tam napierdalać, nie? To było coś. I mnie by nie interesowało to, czy oni skaczą, czy nie skaczą. No chyba, żeby któryś miał szansę, że się zabije podczas lotu, albo i się wypierdoli i spadnie. To by było fajne, nie? Bo tak jak lecą, tylko tymi łapkami machają, tam żaróweczki wkręcają od tylca, nie? To nie, to mnie to średnio jara. Mnie nigdy skoki jakieś tak nie jarały, nie? Ale tak właśnie jak oglądamy, to jest przynajmniej śmiesznie. Dobra, no to tyle na dzisiejszego vloga z dupy. To ja wam dziękuję za obejrzenie. Czekam na wasze komentarze, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się. Cześć! A i pamiętajcie, w sporcie tylko flaki, krew i odpadające głowy.